Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek Popiel z bloga liczysiąwynik.pl i jesteśmy w cyklu nagrań pod tytułem Jak sprawdzić pomysł na biznes. W pierwszej części tego nagrania, odnośnik pojawi się w tym momencie właśnie tu poniżej, znajdziesz go także w opisie, jeżeli oglądasz to na YouTubie, to znajdziesz go pod tym nagraniem, natomiast jeżeli oglądasz to na moim blogu, to prawdopodobnie odnośnik znalazł się u góry. I zachęcam Cię do tego, żebyś najpierw obejrzał tą pierwszą część, jeżeli jej nie widziałeś po prostu. I tak, w pierwszej części omówiliśmy pierwsze 5 błędów, jakie popełniają przedsiębiorcy. Zatem dzisiaj zaczniemy od punktu 6 do punktu 10. Ok, zatem lecimy. Błąd numer 6 to podejście pod tytułem to jest dla wszystkich. Mój produkt, moja usługa to jest tak świetne, że to jest dla wszystkich. Dla młodych, dla starych, dla kobiet, dla mężczyzn, to jest dla wszystkich. I to jest bardzo błędne podejście. To znaczy musisz mieć dobrze wyselekcjonowaną tą grupę klientów. Musi być zrobiony tak zwany awatar klienta. Będziemy to robić w kolejnych nagraniach, pokażę Ci jak to dokładnie powinno być zrobione. Musisz po prostu tą grupę maksymalnie zawęzić, ponieważ wtedy komunikujesz się takim językiem, że ktoś to czyta i stwierdza, to jest do mnie, to dokładnie do mnie trafia, ja jestem w tej sytuacji, tak? Jeżeli na przykład robimy takie szkolenia online na temat efektywnej nauki, to możemy powiedzieć, że dla wszystkich uczniów, studentów i maturzystów. Natomiast gdy doprecyzujemy to, czyli drogi maturzysto, przyjdź na to bezpłatne szkolenie online, na którym dowiesz się, w jaki sposób można się uczyć zdecydowanie łatwiej, szybciej, prościej i zapamiętywać cały materiał na długie lata. Jeżeli chcesz doskonale zdać tą maturę i dostać się na wymarzone studia, to koniecznie musisz być z nami na tym spotkaniu. Ono odbędzie się już dzisiaj o godzinie 20. Serdecznie Cię zapraszam, tak? Jeżeli powiem coś takiego, to idealnie trafia w tą naszą grupę docelową. Wtedy niby mamy tych, mówię do konkretnej grupy, ale wtedy oni jakby lepiej reagują na tego typu wiadomość, więc to jest bardzo istotne, żeby ten Twój produkt, możesz tak naprawdę, jeżeli trafia do wszystkich, czy tam do szerszej grupy, to i tak to posegmentuj. Ponieważ my na przykład ten nasz produkt, te szkolenia online na temat efektywnej nauki, też mamy jedno wideo nagrane właśnie do maturzystów, a zupełnie inaczej będzie to brzmiało dla studentów, czyli drogi studencie, jeżeli chciałbyś się uczyć zdecydowanie szybciej, łatwiej i prościej niż do tej pory, jeżeli masz dość zakuwania po nocach przed sesją, picia hektolitrów kawy, jeszcze wiesz, to takie poczucie, gdy na przykład zawalisz sesję zimową, to jeszcze nie ma tak źle, bo jeszcze kilka miesięcy możesz sobie to wszystko nadrobić. Ale pomyśl sobie, że zawalasz na przykład sesję letnią, no i musisz, na przykład chciałbyś wyjechać do pracy za granicę, no i nie możesz, musisz pracować mniej, ponieważ musisz wrócić na kampanię wrześniową. Czy naprawdę nie byłoby wspaniale, gdybyś miał 4 miesiące wolnego, gdybyś całą sesję zaliczył już w maju i masz wolny czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień? Pomyśl o tym, jakie to by było dla Ciebie wspaniałe, ok? Jak fajnie byś się czuł, gdybyś miał aż 1/3 roku wolną, a tylko dzięki temu, że nauczyłeś się, w jaki sposób można się uczyć szybciej, łatwiej, prościej i efektywniej. Ok? Więc zobacz, to są dwa komunikaty, natomiast one są skierowane do dwóch zupełnie innych grup. Oczywiście to by trzeba było jeszcze dopracować. Ja to teraz powiedziałem z głowy. Dlatego, jeżeli masz na przykład produkt na odchudzanie, to czy jakiś zestaw ćwiczeń, to skieruj go osobno do kobiet, do mężczyzn, ponieważ tam zupełnie inne wartości wchodzą w grę. Możesz to także wybrać grupę na przykład kobiet, które chcą schudnąć po ciąży, tak? Więc wtedy jakby cała oferta promowania tego produktu będzie zupełnie inna, bo musisz uderzyć w to, że ta matka jest zmęczona, że ona wstaje w nocy, że prawdopodobnie ma podkrążone oczy i nie chce jej się w ogóle jeszcze ćwiczyć, bo po prostu przez cały dzień zajmuje się tym dzieckiem. Natomiast i że Ty to doskonale rozumiesz, tak, że Ty rozumiesz jej problemy, ale mimo to masz przygotowany zestaw ćwiczeń, który nie jest bardzo angażujący, które ta matka może nawet wykonać z dzieckiem, a dzięki temu wróci do dawnej figury, no bo przecież jeszcze 10 miesięcy temu, tak, zależy oczywiście jaki jest ten okres, że przed ciążą wyglądała wspaniale i zapewne chciałaby do tej figury wrócić, tak? Więc zauważ, niby to samo, czyli środek na odchudzanie, czy zestaw ćwiczeń na odchudzanie, ale w zależności do jakiej grupy Ty to sprzedajesz, to musi być inaczej zakomunikowane. Zatem musisz zdać sobie z tego sprawę, że to co Ty sprzedajesz, to nie jest dla wszystkich, ok? Ja przez to przechodziłem, popełniłem błąd, gdy zajmowałem się szybkim czytaniem i efektywną nauką, ponieważ też stwierdziłem, że przecież szybkie czytanie to jest tak świetna sprawa. No kto by nie chciał czytać kilka książek tygodniowo, tak? Kto by nie chciał czytać co najmniej 2 razy szybciej? No to wszyscy, kobiety, młodzi, starzy, tak? I kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, no każdy chciałby szybciej czytać. Takie miałem podejście. Natomiast później bardzo zawęziłem tą grupę właśnie do uczniów, którzy kończyli podstawówkę, klasy 4, 5, 6, gimnazjum i liceum. I to musiały być dzieciaki też z takiej specyficznej grupy, żebym ja nie musiał pracować z osobami, które mają takie bardzo kłopoty duże w nauce, bo to było dla mnie też
ciężkie, tak, żeby coś takiego zrobić. No niestety często rodzice oczekiwali, że jak oni przez kilkanaście lat życia dziecka, no olewali to, żeby dziecko się uczyło systematycznie, to oczekiwali ode mnie cudów. To niestety czasami się udawało, czasami nie, było mi bardzo ciężko, przez ileś tam tygodni trzeba było popracować mentalnie z tym dzieckiem, żeby ono w ogóle uwierzyło w siebie, że się może szybciej uczyć. Natomiast później dopiero przychodziła konkretna praca. Ale uwielbiałem pracować z dzieciakami, które już miały dobre oceny, natomiast miały po godzinach różnego rodzaju zajęcia. Karate, kung fu, gitara, tak, trenowały w różnych klubach, taniec, nie taniec i tak dalej. I to były mądre dzieciaki, oni mieli czwórki, piątki, szóstki, tylko ich problemem był właśnie ten czas, że czasami musieli wybierać, czy iść na trening, czy się uczyć, bo jutro mamy sprawdzian, a chcieli mieć i jedno i drugie. I właśnie ja im w tym pomagałem, że mogli i się spełniać pod względem swoich pasji, mieli więcej wolnego czasu, ale nie było to robione kosztem szkoły. I tutaj po prostu wszystkie współprace no, były znakomite. Więc też zrobiłem taką selekcję uczniów. Zatem musisz dopracować, do kogo dokładnie trafia twój produkt, twoja usługa. Na pewno to nie jest do wszystkich, to jest wielki błąd. Błąd numer 7, kolejny błąd, to jest będzie taniej niż u konkurencji. U nas będzie taniej niż u konkurencji. I to też nie jest dobre podejście, ponieważ walka cenowa to gwóźdź do trumny. Zawsze się może znaleźć ktoś, kto jeszcze znajdzie tańszego dostawcę, kto obniży sobie marżę. No i niestety tak to często jest, zwłaszcza jak ktoś handluje jakąś elektroniką, to bardzo często musi zrobić ogromne obroty, ponieważ ma marży zaledwie 5-6%, albo nawet i nie. No i zarabia jakiś ułamek tak naprawdę tego całego obrotu, tak? Więc musi sprzedawać tego w ogromnych ilościach, wręcz na tony, żeby mieć z tego jakiś sensowny zysk, a jeszcze i tak może być tak, że ktoś jeszcze o parę groszy obniży tą cenę. Zatem trzeba myśleć, jak można zrobić przepakowanie tego produktu, może sprzedawać to w pewnego rodzaju pakietach, tak? Że jeżeli ktoś kupuje laptopa, no to może zrobić mu taką paczkę, że kupuje laptopa, torbę, do tego ma pendrive'a, do tego ma myszkę, do tego ma dysk zewnętrzny i jeszcze jakieś gadżety, które mogą być przydatne. OK, na tej zasadzie i sprzedawać to po prostu w takiej paczce, gdzie ktoś zamawia jedną paczkę, dostaje wszystkie jakby potrzebne wyposażenie, całe wyposażenie dodatkowe, które jest potrzebne. I to jest bardzo istotne. Jeżeli to zrobimy dobrze i umiejętnie, to nie będziemy musieli wchodzić w tą walkę cenową. To naprawdę nie jest dobra strategia. Zobacz, są firmy nawet na rynku samochodowym, typu Lamborghini, typu Porsche, typu Ferrari, typu Mercedes, chodzi mi o tą wyższą półkę, tak, czy Audi i to oni nie walczą ceną. Nie walczą ceną, po prostu jest pewien segment samochodów, który kosztuje bardzo dużo, tak ogromne pieniądze, no i oni nie walczą ceną, tak? Po prostu trafiają do innego segmentu klienta. I teraz trzeba się zastanowić, jak po prostu, jeżeli będziesz sprzedawał trochę drożej, to do jakiej grupy klientów ty chcesz trafić. Bo możesz sprzedawać laptopy i będziesz je sprzedawał komu popadnie, tak? Kto chce laptopa, to niech przyjdzie i kupi. No i wtedy będziesz prawdopodobnie musiał walczyć z ceną. Natomiast jeżeli wybierzesz sobie, że sprzedajesz laptop tylko przedsiębiorcom i to takim przedsiębiorcom, którzy dużo podróżują, czyli spędzają sporo czasu w samochodach, w pociągach, tak, w różnego rodzaju autokarach, samolotach, to dla nich będzie ważne na przykład to, żeby mieć laptopa lekkiego oraz żeby bateria długo trzymała, tak, i możesz mieć wtedy znacznie mniej w ogóle laptopów u siebie w asortymencie, ale będziesz kierował odpowiednią reklamę i tylko do tej wąskiej grupy i wierz mi, że możesz na tym zarobić dużo, dużo więcej niż gdybyś sprzedawał wszystkie laptopy i do wszystkich ludzi. OK, tylko trzeba to umiejętnie, jeżeli się w tym wyspecjalizujesz, że ty sprzedajesz laptopy tylko dla przedsiębiorców, bo rozumiesz ich problemy, bo wiesz, czym oni się borykają i wiesz, co jest dla nich ważne i potrafisz to odpowiednio zakomunikować, to prawdopodobnie zarobisz znacznie więcej pieniędzy niż działając na takim ogromnym, szerokim rynku. Błąd numer 8 to jest zatrudnianie rodziny i przyjaciół. Niestety to się często gdzieś powtarza, że no najlepiej zatrudnić tam rodzinę i tak dalej, bo się już znamy. No to jest trochę problematyczne, powiem szczerze. Do niektórych rzeczy może być dobre. Ja osobiście podziwiam tak zwane firmy rodzinne, tak, ludzie, którzy działają całymi rodzinami, tylko często to jakby jest budowane jakby od pokoleń. Tamta współpraca, mimo że to jest na zasadzie brat, siostra, jakieś tam rodzeństwo, jeszcze są rodzice, dziadkowie w to włączeni, to tam ja miałem przyjemność pracować kiedyś u takiej rodziny, to znaczy inaczej, jeździłem do nich uczyć ich dzieci szybkiego czytania i efektywnej nauki. Duża
firma rodzinna i po prostu byłem pod wrażeniem, w jaki sposób tam jest podzielone są te obowiązki, jak oni, mimo że to jest rodzina, wzajemnie od siebie wszyscy wymagają, że wszystko ma działać jak w zegarku, ale to nie jest takie łatwe to ustawić. I teraz tak, zobacz, bo właśnie o to chodzi, że zatrudniamy bardzo łatwo naszych znajomych, naszych przyjaciół, naszą rodzinę, no ale co zrobisz, jak ktoś się nie sprawdzi, albo jak zacznie po prostu, no nie będzie znakomicie wykonywał swoich obowiązków. Zatem, jeżeli ktoś się nie sprawdza, to nie masz problemu, dajesz wypowiedzenie, można się po prostu rozstać, przeprowadzić jakąś rozmowę, a jak zwrócisz uwagę przyjacielowi, koledze, po prostu powiesz, że ta osoba się nie sprawdza na swoim stanowisku, no jak taką osobę zwolnisz? To tracisz i pracownika, i przyjaciela, ok? Albo stracisz właśnie i pracownika, i siostrę, albo brata. To nie jest takie łatwe. To wcale nie jest takie proste, więc ja podchodziłbym do tego bardzo ostrożnie. Osobiście wolę budować zespół w oparciu o ludzi z zewnątrz. Jedyną osobą, która pomaga mi w mojej działalności, to jakby z racji tego, że budujemy drugą odnogę tego biznesu, czyli powstaje blog, w zasadzie już powstał, mamykosmos.pl, gdzie twarzą jest moja żona, a ja jestem jakby osobą, która działa na zapleczu, zajmuje się sprawami technicznymi oraz marketingiem. No to jakby w tym aspekcie współpracujemy razem, natomiast żadne inne zadania nie są jej zlecane, że tak powiem, tak? Natomiast nie współpracuję z moją siostrą, z moimi rodzicami, tu jakby trzymam, że rodzina jest rodziną, a firma jest firmą. Błąd numer 9, który popełnia wielu początkujących przedsiębiorców, to tak zwana reklama wizerunkowa, reklama, której nie można zmierzyć. I to jest problem. Naprawdę, moim zdaniem, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, ponieważ często młodzi przedsiębiorcy kupują jakiś billboard albo wywieszają jakiś wielki baner, bo w tym miejscu przychodzi dużo ludzi, to dużo ludzi zobaczy i do nas wejdzie, albo coś takiego. Nie zawsze to działa. Albo właśnie ktoś kupuje reklamę w radio, albo w jakiejś lokalnej telewizji. Więc to musi być przemyślane, albo na przykład coś takiego, że jest jakaś lokalna drużyna piłkarska, no to my im zasponsorujemy koszulki albo coś takiego, żeby oni gdzieś mieli nasze logo. No, zobacz, tak naprawdę, jeżeli oglądasz nawet jakieś mecze piłkarskie, to czy zdarzyło ci się przepisać jakieś logo, nawet jak gra reprezentacja Polski, tak, czy to w piłkę ręczną, czy w koszykówkę, czy w piłkę nożną, zdarzyło ci się podejść do komputera i przepisać nazwę tej firmy, która ich sponsoruje? Prawdopodobnie nie. To nie do końca tak działa. Na to sobie mogą pozwolić już wielkie firmy, które chcą umocnić jakby wizerunek swojej marki, chcą się troszeczkę ogrzać, że tak powiem, w cieple tych zawodników, tak, czy w cieple danego przedsięwzięcia, ale to nie do końca jest dobre dla małej firmy. Zatem ty nie patrz w tym momencie, co robią wielkie firmy, tylko musisz pomyśleć, co te firmy robiły na początku swojej działalności. Bardzo ważne jest to, właśnie, ty nie jesteś Coca-Colą i jeżeli inwestujesz w taką reklamę wizerunkową, to prawdopodobnie jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ty, jako mały przedsiębiorca, musisz wszystko liczyć. Dlatego, na przykład, jeżeli rozdajesz ulotki, co wcale nie jest taką złą formą reklamy, to każda ulotka powinna być kuponem. I wtedy zobacz. Drukujesz sobie 1000 ulotek, tak? Są one rozdawane na mieście. Na przykład, jeżeli prowadzisz restaurację, są one rozdawane na mieście i na tej ulotce jest informacja, że przyjdź do nas z tą ulotką. Albo jeżeli prowadzisz salon, na przykład prowadzisz wulkanizację i u ciebie się wymienia opony, tak? Robi zbieżność kół i tak dalej, jakieś ważenie, wyważanie. Albo na przykład, gdzie nabijesz klimatyzację, albo no po prostu jest stacja diagnostyczna, czy cokolwiek innego, to każda ulotka powinna być kuponem. Czyli przyjdź z tą ulotką, a dostaniesz 20% zniżki, albo 30% zniżki, albo dostaniesz gratis gaśnicę na przykład, tak? Albo dostaniesz gratis mycie samochodu, ponieważ czasami przy takich zakładach funkcjonują również myjnie, albo coś takiego. I teraz każda ulotka powinna być kuponem. Dlaczego? Ponieważ zobacz, wtedy jesteś w stanie to policzyć, czy to ci się po prostu opłaca, czy to taka forma reklamy jest policzalna, właśnie o to chodzi. Że zobacz, rozdajesz 1000 ulotek i okazuje się, że powiedzmy, nie wiem, koszt jednej ulotki wyszedł jeden, czy tam 2 grosze i okazuje się, że z 1000 ulotek pozyskałeś 30 klientów i każdy z tych 30 klientów zostawił u ciebie 100 zł na przykład, tak? Czyli masz, że jakby, czyli zostawił 100 zł, czyli masz 3000. No i teraz masz łatwo można to łatwo policzyć. Wydrukowałem 1000 ulotek, każda ulotka kosztowała mi 2 grosze, więc tu ponieśliśmy konkretny koszt. No ale z tych 1000 ulotek przyszło 30 klientów i każdy zostawił 100 zł, zatem opłaca nam się inwestować w taką reklamę. Wiesz, jak to po prostu działa, ok? Widzisz, jaki masz konkretny zwrot z inwestycji. Wiesz dokładnie, ile zostało zainwestowane i wiesz, ile ci to przyniosło.
przyniosło konkretnego zysku, ile przyniosło to przychodu do firmy, no i jakie masz tutaj koszty i ile z tego realnie zostało zysku, czy tam jeszcze po odliczeniu podatków, tak? Wszystko jesteś w stanie przeliczyć. Tak samo, jeżeli reklamujesz się w gazecie, to też powinieneś, jeżeli masz właśnie ogłoszenie prasowe, to możesz kupić osobny numer. Osobny numer telefonu, przecież dzisiaj karta SIM, to wiesz, kupujesz jakiś najtańszy telefon, kupujesz jakąś kartę z zupełnie innym numerem i ten numer podajesz do gazety i wtedy jak ludzie dzwonią, to wiesz, trzeba to notować, zapisywać, ile ludzi dokładnie zadzwoniło, daliśmy ogłoszenie, co z tego, że gazeta się rozchodzi z nakładem 50 tysięcy. Okej, okazuje się, że było tylko 17 telefonów i z tych 17 telefonów przyszło na przykład 9 klientów i każdy z nich zostawił jakąś tam konkretną kwotę, tak? I to jest po prostu policzalne. Czy ty wiesz wtedy, czy ta reklama ci się w ogóle zwraca, czy to się opłaca, czy to się sprawdza? Jesteś sobie w stanie porównać różnego rodzaju kanały reklamowe, czy lepiej się sprawdzają ulotki, czy lepiej się sprawdza reklama właśnie w jakiejś gazecie lokalnej. Właśnie to jest to, że ty jako mały przedsiębiorca musisz wszystko mierzyć, ok? Musisz wszystko mierzyć. Może być też tak, że na przykład właśnie może być reklama prasowa, może być, możesz poprosić o zamieszczenie w rogu, żeby ludzie ją łatwo mogli oderwać i z tym kuponem mogą przyjść do ciebie do restauracji, albo że na jakieś konkretne hasło, że muszą ludzie zadzwonić, albo jak przyjdą, to muszą podać konkretne hasło. Na przykład, jeżeli prowadzisz właśnie wulkanizację, tak, wymiany opon czy coś takiego, to muszą powiedzieć hasło opony 2016, tak, i na to hasło dostają zniżkę. I wtedy sobie notujesz, ile ludzi przyszło i ile osób powiedziało to konkretne hasło, ile zapłaciłeś za ogłoszenie, czy tam ile zapłaciłeś za ulotki, ale wszystko jesteś w stanie przeliczyć. Zatem nie inwestuj pieniędzy w reklamę, która jest niepoliczalna, że damy jakiś baner na jakiejś stronce i na tą stronkę wchodzi bardzo dużo ludzi. Nie, jeżeli dajesz baner, to niech ten baner kieruje do jakiejś konkretnej oferty i niech tam właśnie będzie albo jakieś hasło, z którym muszą przyjść, albo muszą zadzwonić pod konkretny numer telefonu, żebyś realnie wiedział, jakie, ilu jest z tego klientów i jakie to przynosi zyski. To jest bardzo, bardzo istotne. Wiele osób tu popełnia po prostu taki błąd, że dają reklamy i w ogóle nie wiedzą, skąd ci ludzie przychodzą, która reklama jest skuteczna, która nie. Jak będziesz miał wielką firmę, korporację, wtedy sobie możesz na to pozwolić, bo będziesz miał wielkie budżety. I teraz tak, punkt numer 10 to jest podejście, na które cierpi wielu przedsiębiorców i to nawet już takich, którzy prowadzą te swoje firmy, a mianowicie jest to podejście na zasadzie ja to najlepiej zrobię sam. I ja wiem, że często jest tak, że no po prostu prowadzimy te firmy samodzielnie, dlatego że wydaje nam się, że nas nie stać, żeby się tymi pieniędzmi podzielić. I ja też byłem w takiej sytuacji, gdzie byłem programistą, księgowym, kierowcą, robiłem wszystko, tak? Robiłem wszystko. Robiłem grafikę, grzebałem w kodzie, pisałem artykuły, sam robiłem jakąś korektę tych artykułów i tak dalej, no mnóstwo rzeczy. Wszystko, co było do zrobienia, było na mojej głowie. I miałem takie podejście, że dlaczego ja mam kogoś wynajmować? Po co ja mam komuś płacić? Przecież jak ja sobie to zrobię sam, to ja na tym oszczędzam. Otóż nie. Jak zacząłem delegować zadania, że jakby im więcej osób współpracuje ze mną, im więcej jakby zlecam zadań na zewnątrz, tym więcej też jakby zostaje pieniędzy dla mnie, tym więcej zarabia jakby cała firma i więcej zarabiam także ja, ponieważ też ci ludzie są wyspecjalizowani w czymś, tak? Czy to właśnie w montażu wideo, czy w montażu podcastów, czy w korekcie tekstów i tak dalej. I ja już się tym nie muszę zajmować. Ja muszę robić tylko te zadania, w których nikt mnie nie zastąpi, czyli właśnie na przykład tak jak teraz siedzę przed kamerą i nagrywam to wideo, czy jak nagrywamy nagranie na green screenie, to też stoję przed lustrzankami, przed kamerami i wtedy no nikt mnie nie zastąpi przed tą kamerą, natomiast cały montaż, cała obróbka, wszystkie takie rzeczy już jestem w stanie zlecić, ok? Tak to wygląda. I warto, są serwisy typu Oferia, zlecenia przez net, można znaleźć wielu naprawdę świetnych i kompetentnych ludzi, można zacząć od takich malutkich zadań, tak? Od takich malutkich zadań, że zaczniesz coś zlecać, żeby też się przyzwyczaić pomalutku, na spokojnie, że najpierw dobierz sobie w ogóle jedną osobę. To jest osobny, to jest tak naprawdę temat na osobny materiał, jak zatrudniać i budować zespół, bo najpierw trzeba jedną osobę. Zatrudniasz osobę, jak przestajesz się wyrabiać, tak? To sobie zatrudniasz pomocnika, zlecasz jakieś konkretne zadanie, później jak jest za dużo znowu roboty, no to znowu dobierasz drugą osobę, której delegujesz inną część zadania i można sobie tak wyspecjalizować osoby wokół siebie. I naprawdę polecam ci, żebyś delegował tak szybko, jak tylko się da. Jeżeli na przykład handlujesz na Allegro i dużo czasu zajmuje ci to,
żeby pakować te wszystkie, jeżeli na przykład handlujesz elektroniką albo czymkolwiek innym i dużo czasu zajmuje ci pakowanie tego, później musisz iść na pocztę albo robić wysyłkę kurierem i tak dalej, to może ktoś mógłby się tym zająć, a ty pracuj tylko nad tym, żeby mieć więcej klientów, ucz się marketingu, ucz się sprzedaży, tak? Buduj sobie stronę, buduj newsletter, dbaj o relacje z klientami, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tym się musisz zajmować ty jako właściciel firmy, a do pakowania to praktycznie każdy to może zrobić, tak? To nie trzeba jakiejś filozofii, no tak naprawdę gdybyś kazał nawet małpie to powtórzyć 1000 razy, to mogłaby się tego nauczyć, jak to robić. Więc można wszystkie takie zadania, które są jakby proste, powtarzalne, można delegować. Często ludzie to zrobią lepiej i szybciej niż ty, tak? Ja też jestem w stanie zmontować jakiś materiał wideo, natomiast Krzysiek, który u nas montuje nagrania, robi to o niebo lepiej, jest po prostu w tym wyspecjalizowany. Przeszedł przez różnego rodzaju szkolenia i zna takie rzeczy, o których ja nie mam bladego pojęcia. Wszystkie te nagrania, które realizujemy z użyciem green screena, są montowane przez Krzyśka, ponieważ on tam świetnie robi wszystkie przebitki, potrafi odpowiednio no, ten materiał pomontować, dobrać kadry i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie potrafię, dlatego współpracuję właśnie z nim, tak? Ty, tak jak już powiedziałem, musisz się zająć pracą nad firmą. Jak to wygląda jakby na ten moment u mnie? Bo tak jak mówię, kiedyś zaczynałem sam, natomiast teraz jest tak, że Ola odpisuje na maile i to było dla mnie też zbawienne, ponieważ ja bardzo dużo tych maili dostawałem i dostajemy zresztą nadal bardzo dużo maili, dużo wiadomości i bywało tak, że ja nic innego nie robiłem, jak tylko odpisywałem na maile, tak? Odpisywałem na maile, na te same pytania i tak dalej, i tak dalej. Dalej, z Maciek, który do mnie przyjeżdża, nagrywamy, no to właśnie jest tak, że Maciek stoi za kamerami, mówi mi, co mam powtórzyć, że na przykład podrapałem się po nosie i trzeba powtórzyć jakąś scenę, bo czasami to jest jakiś taki niekontrolowany, tak? Coś ci tam zaswędzi, dotkniesz nosa, a na wideo już to jest widoczne, już to może przeszkadzać i wtedy Maciek mówi stop, nagrajmy jeszcze raz, bo właśnie tam dotknąłeś ucha albo tam podrapałeś się po nosie czy coś takiego, okej? No i wtedy powtarzamy, a sam bym tego nie wyłapał. Tak samo pomaga nam, montuje podcasty i jest w tym po prostu świetny. Tak jak już powiedziałem, Krzysztof nam montuje wideo, Kamil pomaga nam w sprawach technicznych, czyli właśnie wszystkie takie rzeczy związane z WordPressem, zmianami jakimiś takimi technicznymi oraz z grafiką. Drugi Kamil pomaga mi w researchu i jakby w tworzeniu kontentu na tego bloga. To również jest czasochłonne, pracochłonne, to wymaga czasu, a dzięki temu jakby czas współpracujemy, będzie się pojawiało tych materiałów teraz troszkę więcej, cały ten proces jakby tworzenia całego kontentu będzie przyspieszony, co mnie bardzo cieszy. Ponadto Gabrysia zajmuje się księgowością, Kasia zajmuje się transkrypcją podcastów, tak? Ponieważ również, znaczy podcasty już robimy na tym drugim blogu, tak jak powiedziałem, i Ania zajmuje się korektą wersji tekstowych, tekstów, które pojawiają się na moim blogu. I no, tak jak widzisz, czyli już to bardzo by mi było ciężko teraz robić to wszystko. Musiałbym wypuszczać może, nie wiem, jeden materiał na miesiąc albo nawet może maksymalnie dwa, bo byłoby mi bardzo ciężko to wszystko robić samodzielnie, a dzięki temu, że mam wokół siebie ludzi, no to jesteśmy w stanie też robić różne inne biznesy, ponieważ jest ten blog i wokół tego są ludzie, ale robimy też inne projekty związane na przykład z rynkiem edukacyjnym, albo właśnie powstał kolejny blog, tak? I to są takie rzeczy, które naprawdę trzeba robić. Przejdźmy jeszcze raz przez te wszystkie błędy, zróbmy sobie małą powtórkę, czyli błąd numer jeden, stworzę drugiego Facebooka. Życzę Ci tego z całego serca. Jeżeli uda Ci się zrobić pomysł, który będzie globalny, no to zostaniesz multimilionerem, ale zastanów się, czy rzeczywiście, po pierwsze, czy masz takie ambicje, w jakiej jesteś sytuacji, czy może lepiej zbudować, i to jest bardzo niepewna droga, bo statystyka, że uda Ci się zbudować taki biznes, no to jest niesamowicie małe prawdopodobieństwo, natomiast żeby zbudować dobry, stabilny, zarabiający biznes, jest to możliwe i można to zrobić dużo prościej. Dalej, drugi błąd, będziemy pierwsi. Trzeci błąd, mam pomysł, ale Ci go nie powiem, bo jak Ci powiem, to mi go ukradniesz. Otóż, no tak to do końca nie działa, już to wyjaśniłem. Następny błąd, startowanie od produktu. Błąd numer 5, będę zarabiał na swojej pasji. Błąd numer 6, to jest dla wszystkich. Błąd numer 7, będzie u mnie taniej niż u konkurencji. Błąd numer 8, zatrudnianie rodziny i przyjaciół. I błąd numer 9, reklama wizerunkowa. I 10, ja to najlepiej zrobię sam. Te wszystkie błędy to są najczęściej popełniane błędy przez osoby, które zamierzają założyć własny biznes, albo takie, które już mają firmę w takiej początkowej fazie rozwoju od roku do 5 lat działalności. Wiele z tych błędów się przewija. Moi drodzy, w tym nagraniu to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego wideo. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie to nagranie udostępnić, tak? Czy to
na swoim Facebooku, czy jeżeli wyślecie to komuś mailem. Będę zaszczycony tym, jeżeli dacie mi dużo łapek w górę, bo to jest też dla mnie jakiś sygnał, że takie nagrania wam się podobają, że chcecie to oglądać, że chcecie więcej tego typu rzeczy. Jest to dla mnie również jakaś forma motywacji i jest to super, tak? Jak widzę jakiś odzew z waszej strony, a cóż cię to kosztuje, tam jednego klika, tak? A dla mnie to naprawdę wiele znaczy. Dodaje mi to skrzydeł. Ponadto przygotowałem e-booka oraz audiobooka, bo to jest też w wersji audio. Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty, czyli jak wzbudzić motywację, podwoić produktywność i utrzymać koncentrację. I to jest właśnie materiał o tym, w jaki sposób być produktywnym, jak zwiększyć swoją produktywność oraz jak mieć więcej motywacji do pracy. 175 stron, naprawdę bardzo, bardzo konkretnych materiałów, samo mięcho, samo gęste. Także szczerze polecam Ci ten materiał, to jest całkowicie bezpłatnie. Jeżeli chcesz to pobrać, tak jak powiedziałem, jest też w formie audio, możesz tego sobie słuchać na spacerze, podczas biegania, podczas jazdy, czy to na uczelnię, czy na przykład jak jedziesz do pracy, to gdzieś możesz sobie tą wiedzą nasiąkać i myślę, że wiele Ci to pomoże w życiu. Szczerze zachęcam, jest to bezpłatne. Wejdź na stronę liczysiewynik.pl / e-book i tam znajdziesz ten materiał. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, hej!